Cześć! Postanowiłem do mojego kursu dodać też bonusowy filmik związany z wirtualną rzeczywistością. Technologia może nie jest jeszcze popularna, ale być może w przyszłości może się to zmienić dzięki Facebookowi. Tworzymy nowy katalog, w którym stworzymy nowego gracza przystosowanego pod technologię wirtualnej rzeczywistości. Nazywamy go odpowiednio i wchodzimy do środka. Stworzymy teraz dwie klasy blueprintowe. Jedna to będzie gracz, który bardzo przypomina gracza first person. Tworzymy nową klasę blueprint. No i ponieważ to będzie bohater, no to wybieramy typ charakter i nazywamy odpowiednio. Aby wykorzystać też gracza w dowolnej mapie, musimy stworzyć jeszcze jedną klasę. Klikamy prawym, wybieramy klasę blueprinta i tym razem wybieramy game mode base, ponieważ będzie to klasa, która wskazuje, w której gracz będzie wykorzystywany na danej mapie. Wchodzimy do środka. Nazywam ją odpowiednio, jakoś niepowtarzalnie. I tak, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Wchodzimy do środka. I zaznaczamy naszego gracza, żeby nie wybierać go z listy, tylko wiedzieć dokładnie, który będzie wstawiony tutaj w miejsce Default Pawn Class. A więc tutaj. To wszystko, możemy już zamknąć tą klasę i dodać ją w zakładce World Settings. Jeżeli jej nie mamy, to wystarczy, że wejdziecie do menu Window i znajdziecie ją tam. World Settings. Teraz mamy już gracza, który działa na tej mapie. Jednakże na samym początku, jak widzimy, gracz to tylko kapsuła, strzałka i mesz, który będzie pusty, bo nie potrzebujemy. Musimy stworzyć kamerę, aby widzieć, gdzie będziemy mieć dokładnie gogle na głowie ustawione w grze, czyli gdzieś tutaj na przykład. Nie potrzebujemy żadnego mesza, ale potrzebujemy dłonie, sensory ruchu, które nie powinny być połączone z kamerą, bo ruch kamery nie powinien być powiązany z ruchem kontrolerów, dlatego przypisujemy je do kapsuły. Ponieważ mamy dwa kontrolery, bo to jest opcja dla Oculus Questa 2, no to tworzymy dwa kontrolery, lewy oraz prawy, oba przypisane do kapsuły, nie do kamery i odpowiednio je nazywamy. Domyślny motion controller jest przypisany do lewej ręki, więc w przypadku prawego kontrolera powinniśmy zmienić tą opcję, znajdując ją w opcjach nieco niżej, motion source, tutaj powinien być sensor prawej ręki, a więc wybieramy right. OK. Mamy więc lewy i prawy kontroler. One są gdzieś na środku kapsuły. To jest w porządku. Nie powinniśmy zmieniać pozycji, ponieważ będzie ona zmieniona względem też pozycji gracza i kontrolerów, które powinny być na zerze. Jeżeli są gdzieś przesunięte, to będą też przesunięte względem kontrolera. Przyciągamy broń, zaznaczając prawego kontrolera i jeszcze raz drugą broń, ponieważ będziemy mieć dwa kontrolery i fajnie mieć dwie bronie. Więc każda broń jest przypisana do każdego kontrolera ruchu. Nie przesuwamy jej, jednakże orientacja jest istotna. Nie powinny być przyczepione w bok do dłoni, ale wskazywać kierunek względem X-a, czyli względem tutaj niebieskiej strzałki połączonej z kapsułą. A więc obracamy odpowiednio obie bronie o minus 90 stopni i teraz są ustawione dobrze. Tak to wygląda w goglach. Akurat to jest tylko jedno oko, ale drugie widzi prawie tak samo. Czyli mamy broń, ruch dłoni jest mapowany idealnie i dopasowany do ruchu broni. I o to właśnie chodziło. Jak pamiętacie, wcześniej robiliśmy miejsce, z którego strzela pocisk. I tak samo powinniśmy to zrobić tutaj. W przypadku obu broni. Czyli tworzymy dwa oddzielne elementy, ponieważ strzelanie z lewej broni i z prawej broni będzie na różnych przyciskach. Dlatego powinniśmy stworzyć dwa miejsca, z których wychodzi pocisk. Ale pocisk akurat jest gotowy, więc wiele do tworzenia nie będziemy musieli dodawać. Zmniejszamy wielkość obiektów, dokładnie sfery, z których będziemy strzelać. Przenosimy je gdzieś tutaj i możemy obie zaznaczyć albo pojedynczo przenieść tak, jak wcześniej to robiliśmy. Czyli oznaczamy snapowanie, żeby było to nieco bardziej precyzyjne i dopasowujemy do lufy. Pamiętajcie, że oś czerwona powinna wskazywać w kierunku strzału, czyli X, pokazywać, w którą stronę strzelamy. W obu przypadkach jest tak samo, więc ustawiamy mniej więcej tak samo. Nie jest to istotne, nikt nie zwróci uwagi, jeżeli pomylimy się o parę milimetrów.
nawet o 5 cm nie zwrócimy na to większej uwagi. Teraz natomiast, ponieważ mamy strzelanie już jednym przyciskiem, dokładnie myszką albo padem, musimy dodać dodatkowe elementy związane z Oculusem. Czyli w tym przypadku strzał już jeden jest. Jeżeli zmienimy jego nazwę, zostanie zepsute powiązanie w innych blueprintach, dlatego zostawmy nazwę taką, jaka jest. Ale dodajmy Oculus Touch Trigger prawy, bo powiedzmy, że to będzie prawa broń. Domyślnie była prawa wcześniej, mimo że to był lewy przycisk myszy. Dodajmy nowy action mapping do strzelania przy pomocy lewej ręki, bo niektórzy chcą też strzelać z lewej broni. Skoro mamy dwie, dlaczego nie? Dodam tą L, żeby wiadomo było, które. No niestety nazwy strzału, jeżeli bym go zmienił, musiałbym zmienić wszystkie blueprinty wcześniejsze, więc nic nie robię. I dodam to tylko w przypadku gry dla VR-a. Okej, mamy tutaj już wszystko gotowe. Czas, aby zaprogramować niektóre elementy. Nie musimy wywalać tych trzech elementów wcześniej, bo ich nie potrzebujemy. Nie będą wykorzystywane, ale będzie wykorzystywany action mapping strzał i strzał L dla lewej ręki. No i przypisujemy odpowiednie elementy z odpowiednich kontrolerów na punkt, gdzie będzie generowana nowa klasa, czyli nasz pocisk. Wybieramy odpowiednio, czyli lewe do lewego i prawe do prawego punkt, ponieważ on będzie się przenosił razem z bronią. Wybieramy tak jak wcześniej Spawn Actor from Class i wskazujemy klasę, czyli nasz pocisk. No i oczywiście ustawiamy też, żeby był generowany tylko gdy taka możliwość jest dostępna, przeważnie i raczej w tym miejscu. Jeżeli będzie problem, to spróbuję znaleźć najbliższe inne miejsce. Ok, teraz szukamy naszego pocisku, naszej klasy, którą teraz wykorzystamy i wsadzamy tutaj. Będzie to ta sama klasa w obu momentach, ale pocisk tworzony w taki sposób będzie unikalny za każdym razem. No i możemy skorzystać teraz też z kuli, a dokładnie transformacji względem globalnym świata, a więc Get World Transform, ponieważ jest tam i rotacja, i lokacja. Skalowanie się nie zmienia, więc też jest w porządku. No i przypisujemy każde oddzielnie. Więc możemy zaznaczyć i dać Ctrl-W. Dzięki temu skopiujemy ten klocek i łączymy z innymi elementami, z innym miejscem. Tutaj oraz ze sferą tutaj. Teraz wszystko jest ok. Nasze bronie będą mogły strzelać. Możemy też zmienić trochę element, jeżeli chodzi o kolizję naszego pocisku, ponieważ w przypadku VR-a może być pewien problem z kolizją pocisku, dlatego musimy to zmienić, zmienić z block all dynamic do no collision, żeby po prostu nasz pocisk nie miał kolizji z niczym. To nie jest, że pocisk nie ma kolizji, nie ma kolizji sam model pocisku, natomiast collision element, collider, czyli box lub sphere ma kolizję. No jak widzimy, strzela to bardzo dobrze. Jednakże to nie wszystko, bo możemy strzelać, ale tylko z innego miejsca, jak wieżyczka. Nie mamy możliwości poruszania się, dlatego musimy dodać w Project Settings w sekcji Engine w inputcie poruszanie się naszego gracza. Znaczy poruszanie już jest gotowe, ponieważ stworzyliśmy to do poprzednich blueprintów, ale nie mamy sterowania względem naszych kontrolerów ruchu, bo jeżeli mamy kontrolery do ruchu, to nie możemy korzystać z klawiatury w tym samym momencie, chyba że jeden mamy odłożony. Więc wybieramy thumbstick R Y, ponieważ to jest względem Y względem pionu, no i względem poziomu poruszanie się tym samym thumbstickiem, ale względem X-a. Też na prawym kontrolerze. Tutaj jest poruszanie w poziomie, czyli prawo-lewo. No i dzięki temu można ruszyć, wybrać to, że do przodu, jak się poruszamy gra-dół, to poruszamy się do przodu, prawo-lewo, poruszamy się w bok. Ok. Skorzystajmy z poruszania się, które stworzyliśmy już w charakter ramiona, czyli wcześniej, ponieważ skorzystamy prawie z tego samego. Kopiujemy i przechodzimy do naszego nowego blueprinta z graczem dla VR-a. Kopiujemy te elementy tutaj. No i jak wiemy, w Oculusie
Gdy ruszamy głową, a więc goglami, ruszamy też pozycję kamery. Gdy kucniemy, kamera jest niżej, gdy spojrzymy w prawo, w lewo, kamera zmieni pozycję i z wektoru, w którym patrzy do przodu i wektoru, którym patrzy w prawo. Wybieramy forward vector i to będzie lokacja, w którą mamy się poruszać do przodu. Skorzystajmy też z wektora get right vector z kamery, który zawsze pokazuje w prawo względem kamery i to będzie nasz ruch na boki. Ok, teraz możemy zobaczyć, że strzelamy, ale możemy się też przemieszczać do przodu i tam, gdzie spoglądamy, czyli w prawo, w lewo, w dowolne miejsce, gdzie patrzy kamera. Wszystko działa właściwie.